Dzień dobry Państwu. W Karpaczu Tygodnik do Rzeczy zorganizował 3 debaty poświęcone sprawom edukacji. Między innymi zajęliśmy się kwestią tego, czy patriotyzmu można nauczyć w szkole. Moim gościem jest pani Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Więc skoro to był ten temat przewodni tej naszej debaty, to myślę, że można by jeszcze go w kilku kwestiach uzupełnić. Wydaje się, że jak się mówi o uczeniu patriotyzmu, to wielu ludzi słyszy i mówi zaraz, jak to, no nie może, tak, patriotyzmu się nie uczy, albo się go ma, albo się go nie ma, a w ogóle szkoła to nie jest właściwe miejsce, bo jak szkoła się za to weźmie, to młodzież się buntuje, nastrasza i ucieka i mówi, że takiego patriotyzmu nie chce. Czy to jest właściwe podejście, czy nie? Ja po pierwsze dziękuję za te debaty, dziękuję za ten namysł i tę dyskusję, ona jest bardzo potrzebna, a szczególnie myślę, że istotna na forum gospodarczym, powiem tak przewrotnie, ponieważ jednym z takich elementów budowania patriotyzmu to jest budowanie silnego państwa i silnego gospodarczo państwa i dzisiaj też o tym rozmawiamy. Rozmawiamy też o przygotowaniu kadr do tego silnego gospodarczo państwa, ale warto też wrócić do tego, co było na panelu i myślę, że warto to podkreślić, że mamy te dwa wymiary i pozytywistyczny, i romantyczny podejścia do patriotyzmu, a wydaje się, że to trzeba po prostu łączyć, zarówno tę budowę silnego i gospodarczo państwa i miejsca, gdzie młodzi Polacy mają możliwości rozwoju, godnych zarobków, zakładania rodziny, budowania siebie i widzą w sobie szansę. A z drugiej strony nie da się nauczyć patriotyzmu bez nauczenia historii, bez budowania kodu kulturowego opartego na prawdziwych faktach historycznych i z tym też musimy się zmierzyć. Natomiast ja jestem nauczycielem, który po 1989 roku uczył w szkole i też nie tylko opisujemy to jako pewne zjawisko w skali Polski, ale też to widzieliśmy, że po czasach takiej indoktrynacji, w czasach słusznie minionych, zapadła moda na to, by może nie uczyć historii, może nie wychowywać, może nie kształtować pewnych postaw i później też takie podejście do tego, że najważniejsze jest wyćwiczyć pewne umiejętności, a nie budować tożsamości młodych ludzi. Na szczęście odbudowujemy to, a z drugiej strony młodzi ludzie sami się zbuntowali, stąd te tradycje, które zaczęto kultywować, a więc pamięć, właściwie to nie była w tradycji, tylko pamięć o żołnierzach wyklętych, stąd identyfikowania się z heroizmem polskich bohaterów, więc młodzi ludzie sami do tego sięgnęli, niezależnie od tego, że szkoła się wobec tego zdystansowała, bo przypomnę, że czasy pani minister Hall to było tak naprawdę zamknięcie takiego kursu nauczania historii, a nigdy nie uczyliśmy tak dobrze historii międzywojnia i historii najnowszej. My do tego wracamy. Historia jest bardzo ważnym elementem wychowania patriotycznego, a wychowanie atrakcyjne, patriotyczne w szkole to pokazywanie tych dwóch stron. Z jednej strony związania tego romantycznego, emocjonalnego z Polską, z jej historią, z naszymi bohaterami, a z drugiej strony pokazanie, że tu w naszej ojczyźnie możesz mieć dobrą przyszłość i że warto być Polakiem. Jeśli się wsłuchać w taką krytykę ze strony liberalnych mediów w stosunku do takiej koncepcji, to ona wygląda mniej więcej tak. Ci, którzy promują patriotyzm, promują megalomanię narodową. Megalomania narodowa jest źródłem po tej ksenofobii i wrogości do innych. Buduje taką postawę niewinności własnego narodu i w związku z tym nie należy patriotyzmu uczyć, tylko należy go nieustannie przezwyciężać. Patriotyzm ma w sobie wrodzoną, jakby to powiedzieć, taki kierunek ku nacjonalizmowi. Jakby pani minister odpowiedziała na ten zarzut. Absolutnie z tym się nie można zgodzić i mamy już dość tej pedagogiki wstydu, że mamy się wstydzić polskiej historii. Biczujmy się. A jeśli już w ogóle znamy tą historię tylko wtedy, kiedy ona jest zła, tak? No my się mamy tylko za to wstydzić. Nie, to widać, że młodzi ludzie, jeśli się w odpowiedni sposób tę historię przedstawi, to ich to porusza, wzrusza, bo młodzi ludzie często są bezkompromisowi i imponują im bezkompromisowe postawy, tylko że trzeba im pokazać historię i trzeba im pokazać od tej strony, kiedy możemy być dumni z naszego dorobku, bo historia to są nasze czyny bohaterskie w obronie ojczyzny, to jest nasza kultura, to jest nasze dziedzictwo literackie i w dziedzinie sztuki mamy się czym chwalić, możemy być dumni, tylko że trzeba mieć o tym wiedzę.
Więc wiedza i nauka o tym, z czego możemy być dumni, jest bardzo istotna. Trudno być dumnym z czegoś, o czym się nic nie wie. Dzisiaj mówiliśmy też o tym, że my nie znamy historii własnych okolic. Jesteśmy w tej chwili w Karpaczu. To historia jest też specyficzna, ale ja na co dzień mieszkam w Jeleniej Górze, więc jestem tutaj posłem z tych ziem, ale tak naprawdę też w innych stronach naszego kraju. Ta historia najnowsza tego związania z naszą ziemią, dziedzictwem, tu jesteśmy oczywiście na innych ziemiach. My budujemy tutaj na tych ziemiach swoją tożsamość, jesteśmy tu z różnych stron. Natomiast generalnie był taki proces wykorzeniania Polaków z tych małych ojczyzn i to pewnie ma jakieś skutki, ale ja jestem optymistką, bo patrząc na młodych ludzi, na ich emocjonalność, przy dobrze prowadzonej nauce historii, a z drugiej strony dobrze też przy przygotowywaniu do później do ról zawodowych, to i pokazywaniu, że tu w naszej ojczyźnie po prostu warto być, warto żyć, warto się uczyć, ma się odblokowane ścieżki awansu, to jest właściwie droga, która pokazuje, że ten patriotyzm jest zbudowany wielonurtowo, nie ma jednej drogi. Ona jest wielonurtowa poprzez też programy, które wprowadzamy, czyli Poznaj Polskę, gdzie będziemy dofinansowywać te wycieczki szkolne, które będą, gdzie młodzież będzie i dzieci będą trafiać do ważnych miejsc związanych z polską historią, z polską kulturą. To jest bardzo ważne, żeby też pokazywać, zachęcać, żeby to nie były tylko konsumpcyjne wycieczki, które niewiele wnoszą, żeby, bo poprzez dotykanie, przeżycie, zobaczenie się buduje też emocjonalny związek z miejscami polskiej pamięci i kultury. Z drugiej strony też dobrze uczyć i przygotowywać do ról zawodowych. Ja się tym zajmuję też, kształceniem branżowym i technicznym i przygotowanie młodych ludzi do tego, że w Polsce będą mieli dobre prace, a polska gospodarka się przecież świetnie rozwija, właśnie dzisiaj brakuje pracowników, ale jeśli ta praca będzie dobrze... Właśnie, ja chciałem jeszcze wejść do słowo i w czasie tej debaty zarysowała się właśnie taka pewna opozycja między patriotyzmem polegającym na tym, że być Polakiem to przede wszystkim cierpieć dla ojczyzny, albo być Polakiem to rozumieć, że ojczyzna jest najlepszą formą obrony naszych interesów, prawda? Że silna Polska to jest właśnie najlepsza forma obrony polskości. I jak to rozwiązać? A ja myślę, że to jest bardzo ze sobą związane i spójne, że to nie musi być w opozycji, bo można być dumnym i wiedzieć, że za Polskę przelewano krew, że mamy ludzi, którzy potrafili naprawdę oddać największą wartość jakimś życie w obronie ojczyzny, ale to nie jest jedyna postawa. Taka postawa też powinna być budowana, tego oddania i ofiary za sprawy najważniejsze, ale z drugiej strony też Polska to jest świetne miejsce do życia, Polska to jest świetne miejsce do rozwoju, Polska daje nam poczucie bezpieczeństwa, Polska nam daje poczucie bezpieczeństwa takiego psychicznego i no, co jest z tym związane bardzo mocno takiego zawodowego i życiowego. I warto, zresztą każdy to doświadczył. Ja jestem z pokolenia, które studiowało w stanie wojennym. Wielu moich przyjaciół, szukając właśnie, co się stało z moją klasą, bardziej myślę o moim roku na studiach na polonistyce na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiele osób emigrowało z różnych przyczyn, ale też i takich w poszukiwaniu lepszego życia. I tam nie odnaleźli tego bezpieczeństwa, mimo że może im się lepiej powodziło, nie odnaleźli tego bezpieczeństwa, bo tam nie byli z tym związani. Mam przyjaciół, którzy na studiach byli poetami, wyjechali do Stanów Zjednoczonych, praktycznie tam wychowali córkę, ale wychowali w takim poczuciu patriotyzmu, że ona chce wracać do Polski, bo się czuje emocjonalnie z Polską związaną, się nawet tego obawiają, bo tam założyła rodzinę. Więc ten emocjonalny związek jest bardzo istotny, bardzo ważny, że się wzruszamy, tak? Słysząc polski język, utożsamiamy się nie tylko z piłkarzami, bo to też się utożsamiamy, prawda? Z Polakami na różnych zawodach i turniejach sportowych, ale z drugiej strony wiemy, że dobre bo polskie, że warto być Polakiem, że ma być z czego dumni, co nie znaczy, że nie wzruszamy się, czy nie porusza nas cierpienie pokoleń Polaków walczących o ojczyznę i że to też jest nasza historia i jej się nie wstydzimy, jesteśmy z niej dumni. Jesteśmy dumni zarówno z cierpienia, jak i z sukcesów, ale też naszym dziedzictwem, w imię tego cierpienia jest budowanie wielkości Polski. Nie widzę w tym nic złego. To jest bardzo ważne, istotne i nie narusza niczyich interesów. I myślę, że to jest doskonała puenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.